Adwentowy GPS Wyzwanie. Święta coraz bliżej, Boże Narodzenie puka coraz głośniej do naszych drzwi. Wiele rzeczy mamy przygotowanych czas też na rachunek sumienia. I to jest wyzwanie na dzisiaj: znajdź czas na konkretny, solidny, adwentowy rachunek sumienia. Zajmij moje miejsce, a ja zadam Ci kilka pierwszych pytań. Czy w trudnych sytuacjach proszę Boga o pomoc, czy może sam staram się rozwiązać problemy? Czy zadaję sobie pytania o to, co Bóg mówi do mnie przez różne okoliczności mojego życia? Czy czas spędzony w domu był wyłącznie poświęcony na seriale, gry i książki? Czy dbałem o relacje z bliskimi? Czy nie pozwoliłem na to, aby osoby samotne w mojej rodzinie czuły się jeszcze bardziej osamotnione? Jak wyglądała moja osobista modlitwa? Czy znajdowałem na nią czas? A jeśli nie, czy przynajmniej podejmowałem walkę? Modlę się regularnie, czy też przypadkowo? Czy nie szkodzę swojemu zdrowiu przez nadużywanie? Widząc zło w kościele modlę się za jego sprawców czy potrafiłem powiedzieć przepraszam nie tylko współmałżonkowi lecz również dzieciom ile czasu poświęcałem na pracę ile na swój odpoczynek który jest potrzebny na zregenerowanie sił a ile na bycie z rodziną i dziećmi jak jestem w pracy czy praca i zarobek jest najważniejszą sprawą której oddaję wszystkie swoje siły i czas czy uczciwie płacę podatki? Czy biorę udział w nielegalnych operacjach finansowych i własnościowych? Czy daję i biorę łapówki? Czy nadużywałem dobroci innych? Czy wykorzystuję talenty i uzdolnienia otrzymane od Boga, a może je lekkomyślnie i leniwie marnuję? Adwentowy GPS.